Dzień dobry, witajcie wszyscy. Z tej strony Marcin z Morgul Lądko. Poniedziałek 21 godzinka wybiła przed nami w takim razie czas na 10 odcinek grania ze StarCraftem 2. Znowu chwilkę było bez tej audycji, mam takie wrażenie, ale wracamy, wracamy. Słuchajcie, jeżeli ktoś tam ma znajomych, którzy mają się zajrzeć w programie, jest źle podane na cybersport.pl. Jest trójeczka napisana. A my jesteśmy na dwójeczce, tu się utajniliśmy i tutaj wszystkich zapraszam, więc możecie podawać podawać dalej, bo audycja jest na kanale drugim. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, a tymczasem przyjdzie nam po raz kolejny zastanowić się, troszkę poanalizować grę w StarCrafta. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią jeszcze świeże bułeczki, można tak powiedzieć, pachnące ze świeżością replaye. Nersie VS Polt wczoraj, finał Go Forest Setu niedzielnego. Finał w dodatku wygrany przez naszego zawodnika. I to w dodatku jeszcze ze stanu 0-2. 0-2. Wygrał 3-2, także naprawdę nieźle. 3-2 Nersie tutaj pozamiatał tą rozgrywkę, no więc dobrze by było zastanowić się i podpatrzeć troszkę, co tam się zadziało, więc TVZ dzisiaj przed nami. 31 minut 55 sekund dokładnie trwa ten replay. Skąd ja jestem? Warszawa aktualnie, a pochodzę z Częstochowy i w Częstochowie też bywa. Natomiast już też mogę oficjalnie powiedzieć, jeżeli ktoś się wybiera na EGU do Białegostoku, to będziemy tam z Zedem najprawdopodobniej obydwaj. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie przez 3 dni, będzie się działo, bo finały EPS-a będą tam się działy i będzie też normalny turniej StarCrafta. A w takim razie przejdźmy już chyba powolutku do tej gry. Jak widzicie na przesuwającym się tutaj paseczku, w tym tygodniu jeszcze wtorek i czwartek się widzimy, potem Wielkanoc. Człowiek zmęczony już po weekendzie, poniedziałek, prawda? To już prawie jakby cały tydzień przepracował. Więc widzimy się jutro. Go.pl Forest Setu oczywiście do końca nie zdzierżę. Nie dam rady. I w czwartek trzecia runda EASA przed nami. No dobra, nie zastanawiajmy się w takim razie. Przechodzimy do informacji o tym, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, jeżeli są jakieś pytania, będę zaglądał na czata. Dawajcie znać, zobaczymy, co się będzie działo. A tymczasem Nersie VS Polt. No, miałem wyłączoną muzykę, już to naprawiam. Zaczynamy w takim razie. Przypominam wam wszystkim, że jest to piąta gra, którą chłopaki rozegrali w ramach tego finału, więc to już było naprawdę moment taki masakryczny. Bo jednak 0-2 przegrywał Nersie, doprowadził do 2-2 i tą trzecią grę, jak wiemy, wygrał, więc no, naprawdę, naprawdę nieźle tutaj się zadziało. Jest to daybreak, od razu widzimy i momentalnie jedna rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, coś, co po prostu każdy powinien sobie momentalnie, myślę, ukraść. Dużo osób, dużo zergów, które oglądałem, standardowo szybuje na skos, prawda? Standardowo szybuje na skos swoimi overlordami, które gdzieś potem zatrzymywane są w tym miejscu zazwyczaj. Natomiast zobaczcie, co robi Nercio, który zresztą tego powiedział, że będzie słuchał, bo chciałem go dzisiaj pociągnąć za język, żeby nam tutaj podpowiadał, dlaczego takie rzeczy się tutaj magiczne działy, ale świnka 2 na 2 trenuje. Pozdrawiamy cię, mięsny jeżu, w takim razie. Natomiast straszne zwiechy streama są. Czy ktoś może mi to potwierdzić? Zaraz zobaczymy, zróbmy pauzę. Dajcie info. Jak to wygląda w tym momencie? No dobra, wrócimy w takim razie.
Overlordy, bo to na nich się skupiłem. Zobaczcie, pierwsze dwa overy nie lecą w ogóle w poprzek mapy. Nie próbują się tutaj przebijać i ustawiać w tym miejscu. Ale zobaczcie, pyk, pyk. Tutaj, w okolicy trzeciej bazy, ten overlord leci. Zobaczmy tego, bo ten jeszcze ciekawiej się przesuwa. Patrzcie, jak leci. Skubaniutki. Zobaczcie, jak niesamowicie użytecznie te overlordy tutaj lecą, bo co można zrobić? No tak naprawdę ten jeden over doleci tutaj w to miejsce i co on zobaczy? Nie zobaczy ekspansji, bo gramy przeciwko Terranowi. Nie możemy tutaj się nim pokazać, bo Marines go momentalnie zestrzelą, więc jego użyteczność jest żadna. Zobaczy, powiedzmy, ewentualnie tą trzecią bazę, która dość późno zazwyczaj się dzieje. No i informacja, jaką on dzieli, będzie tak naprawdę znikoma. Natomiast ten Overlord, świetnie ustawiony tutaj z prawej strony, zarówno może jakiegoś dropa tutaj przyhaczyć, jak i można go potem poświęcić i wlecieć do maina Terrana, żeby zobaczyć, co się dzieje. Swoją drogą, jeżeli ktoś wczoraj oglądał Paranoid kontra Tarson, to może rozpoznać build Tarsonowy, który został tutaj zastosowany. Dwie rafinerie po Command Center. Tarson, mistrz tutaj podpatrywania i modyfikowania, dopasowywania buildów pod siebie. Naprawdę fajnie zagrane wczoraj te gry były. Będą wrzucone na YouTube, a pewnie dzisiaj. Więc polecam. I pistol tu jest napisane. No dobrze. Słuchajcie, widzę, że coś tu jeszcze pisze. Dobra, okej, działa. Wiecie co, słuchajcie, dajcie mi momencik, dosłownie skoczę sobie po szklankę wody, bo nie dałem, nie wlałem sobie, a już bym zwilżył gardło. Szybciutka pauza, za sekundkę jestem, dosłownie tylko wleję wodę. Od razu lepiej, słuchajcie. Wszystko działa, wszystko działa. Nie mogę wyłączyć delaya. Teraz to już za późno. Przypominam w razie czego pytanka, jakby jakieś były, śmiało, śmiało. Będziemy działać. Sprawdzę jeszcze tylko, co tu się dzieje. A Ner się pisze. Dzięki, dzięki. Dobra, słuchajcie. W takim razie wracamy do gry. Ner się tutaj u góry. Nie, tak jak było to widać od samego początku. Polt na dole i zobaczcie, że te overlordy doskonale się tutaj też pasowują w ten synergy, który polega na tym, że bardzo szybko zerglingi się tutaj wypuszcza i on i tak zobaczył, że jest ten fast exp i tak naprawdę wie, co ma tutaj zrobić, prawda? Widział ten bunkier, najważniejsze informacje zostały tak naprawdę zdobyte. Metabolic boost się robi, co na tej co zresztą no, jest uzasadnione praktycznie w każdym przypadku, jeżeli chodzi o zerga, chociaż tutaj zaraz pewnie Nercio, mam nadzieję, zareaguje, mam nadzieję, że go sprowokuje parę razy do wrzucenia jakichś ciekawych uwag na temat tego meczu, no ale odpowiada standardowo trzecią bazą, więc póki co idzie nam to wszystko bardzo, bardzo kulturalnie, bez jakichś udziwnień. Dobra woda. Specjalnie dzisiaj jeszcze poszedłem do sklepu przed audycją, wyobraźcie sobie, przetargającą zgrzewkę. Takie moje poświęcenie. Dronujemy ostro, 36 dronek, 6 minuta, 6 minut, 20 parę sekund i Roach Warren. Roach Warren, decyzja, zaraz zobaczmy, w którym momencie ona została podjęta, bo to też mnie zawsze zastanawia, czy to był już taki plan, wiecie, od razu, czy też nie. Teraz widzi Helionusy, Nercio. Nie miał jeszcze, o i już jest Roach Warren, no więc no, to tak na styku było, nie składam na karby tych Helionów tego Roach Warrena od Nercia.
Niektórzy mówią, że tutaj muty dobrze chodzą na tej planszy. Nerd się troszkę chyba ma inną odpowiedź tu w tym momencie. Wczoraj zresztą tak paranoidowi chyba Matis doradzał, żeby lepiej mógł zagrać muty. No ale zobaczymy. Wiemy, że Heliony słabo póki co walczą z budynkami, więc tak naprawdę nie musimy się przejmować od tą naszą trzecią bazą. To, co nas tutaj niepokoić może i powinno, to tak naprawdę zdrowie królowej ewentualne, ale widzimy, że już roacze się wykluwają. Są jeszcze tu zerglingi ewentualnie, żeby podenerwować, chwilę przytrzymać to wszystko dłużej. I tak naprawdę to wszystko, a za momentów parę, pierwsze roacze dla Nercia będą już gotowe. Zobaczmy, co robi w tym czasie Polt, bo to tak naprawdę ma też znaczenie. No, mnie teraz tak jest trochę głupio to wszystko tłumaczyć, bo wczoraj widziałem to 3 razy zagrane przez Tarsona, ale nie w pigułce, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda. Ten build polega na fast expie z bunkrem za walla. Po wybudowaniu command centra momentalnie dwie rafinerie. Które potem służą tak do postawienia reaktora i helionów oraz techlaba. Steampack, szybkie upgrade'y, potem tarcze i bio. I ten build potem składa się z siege tanki, mediwaki i marines. Tak z grubsza ten build wygląda i taki skład armii przez większą część gry wychodzi. W mega, znaczy może inaczej, nie w mega, ale w late game'owych rozwiązaniach sięga się tutaj jeszcze po tory. Natomiast no, pytanie, co tutaj będzie chciał zagrać Nerf? Wiadomo, że late game'owo to tutaj zazwyczaj Broodlordy cisną lewo i prawo, ale na ten moment 51 dronek, 8 minuta za nami, więc bardzo ładnie. Tutaj zastanawiam się, czy jest już jakiś przesył. Na razie nie do tej trzeciej bazy, ona lekko zaniedbana. Ciekawi mnie to, że Nerf gra zupełnie bez Spinecrawlera. Jak gdyby na ten moment przywiązując się całkowicie do tego, do obrony, prawda? Creep nawet nie tak jakoś mega szybko, tylko 3 roachy tu, 3 roachy tam. I teraz zobaczcie, cały czas tutaj miejmy na uwadze te dwa overlordy, które tutaj siedzą, nie? Mamy tu info, jakby coś się działo, od razu będziemy wiedzieli. I teraz też robi się lair, tak naprawdę. Dwa Evo Chambery, żeby były upgrade'y. Widzę dalej dronowanie. 60 dronek już w tym momencie, 9 minuty jeszcze na dobrą sprawę nie ma. Elegancko dzieje się. Wartość armii 22 do 28 jest tak naprawdę ile? 6 roachy i 66 dronek. No, mega, mega. Kontrolnie zerglingi, oczywiście, to zawsze jest parę momentów, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Zastanawiam się, czy co by się stało, gdyby Paul tutaj jakoś mega ostro próbował przełamywać. Ale zobaczcie, że tutaj też sprytnie. Roachy nie stoją tutaj, nie zastanawiają się. Tylko o, i overlordy szeroko rozstawione i momentalnie ta rampa delikatnie również zastawiona. Creep już tutaj powolutku zmierza, więc tak naprawdę możliwości harasu Polta są w miarę ograniczone. No i następuje ten pierwszy taki timing atak w wykonaniu Polta. To jest znowu kolejna wizytówka tego builda, który on tutaj stosuje. Dwa pierwsze mediwaki, Marines jeszcze bez tarcz, co ciekawe, ale celujemy w 1-1 upgrade'y. Jak dla mnie nie ma sensu wcześniej atakować, więc zobaczymy, co zrobi Polt, czy na razie tylko tutaj się pokaże i przyharasuje, czy wyczeka to 10 sekund, aż będzie miał to 1-1. O, zobaczcie, jest scan, tak żeby tumory pościągać, dołączają tu momentalnie roacze. No i teraz bardzo ciekawy pojedynek nam się tutaj zrobi. Zobaczcie, że Polt tak naprawdę troszkę chyba nie spodziewał się spotkać tutaj aż tyle roachy. Zestimował. Wymuszony steam to już na pewno niekorzystnie wpływa na użyteczność tych jednostek, szczególnie że to 1-1 dopiero teraz wskakuje i zaczyna jakoś tak, jak to się nazywa ten wyraz, rekompensować obrażenia, które zadał sobie sam Polt używając steampacka. Zobaczmy, jak tutaj to wszystko się poskładało. No już jak widzimy, ten atak został odparty praktycznie bez żadnych strat, a co najważniejsze, drony nie zostały w żaden sposób zagrożone. Zobaczcie, że to jest 11 minuta 70 dronek, Glider Reconstitution i tak jeszcze patrzę kątem oka, idealnie bym chciał zobaczyć tutaj już jakiegoś Overseera, który zerknąłby, co się dzieje, ale z drugiej strony zobaczcie, że co widział Nercio? Widział Marines, jeżeli kliknął, a podejrzewam, że na pewno to zrobił 1-1 upgrade'y, widział Helionę, Medivaki,
Wiadomo, że jest faktorka, wiadomo, że jest starport. Tak naprawdę nie potrzebujemy żadnej więcej informacji oprócz tego, czy i kiedy będzie trzecia baza budowana. I tyle. Mamy wszystko, co kontroluje aktualny skład armii przeciwnika, bo mamy roacze, które jedzą zarówno Hellion, jak i Marines. Nie ma siege tanków, nie boli nas nic jeszcze w tym momencie, więc możemy co zrobić? No, przytronować i przytechować dalej to, co widzimy. Czekajcie, myślę, ja mam tutaj taki kocyk położony na krzesełku, ja się czasami roluje i wtedy mi się źle siedzi. I po kolejne drony są dokładane, to już jest 83 drony, zobaczcie, 11,5 minuty na czym 83 drony. Ja już bym się zastanawiał, czy nie jest trochę za dużo. Zobaczymy, co tutaj dalej. Nie gotowałem parówek, przestańcie. Tak, przypomnę jeszcze wszystkim, że to jest ostatni mecz z tego wczorajszego finału, który odbywał się na Daybreak. Ok, jesteśmy w tym momencie 11 minut, czyli jeszcze 20 minut gry przed nami, tak naprawdę, i zobaczmy, jak to dalej wszystko się dzieje. Fajne jest to, że te roacze midgame'owe, tak naprawdę, dają bardzo dużą swobodę poruszania się przeciwko takiej armii, bo tak naprawdę, no, co jest tutaj w stanie zrobić Terran? No niewiele, szczególnie, że to są tylko dwa medivaki w dalszym ciągu. Nie ma tarcz. Teraz dopiero one wskoczyły sekund parę temu. Więc może tutaj spokojnie puszować, harasować i właśnie co zrobić? Założyć kolejne dwie bazy. Świetnie się to składa. Te szybkie roacze, jak się okazało. Konkretnie tutaj, no, skontrowały to co zamierzył sobie Paul. Zastanawiam się jeszcze tylko jedno, na ile tutaj, może Nerczy by się przyznał, na ile tutaj spodziewa się, że momentalnie odpowiedzią Terrana będą siege tanki. Na ile on będzie chciał zagrać właśnie to, żeby tutaj no w jakiś sposób kontrować znowu roach Nerczia. Patrzę teraz na tą rozkładającą się trzecią bazę Terrana. Znaczy oczywiście wie o tym doskonale, tutaj widzi kątem oka i budowujący się, proszę bardzo, i momentalnie następuje atak, tu jest jeden siege tank. Znaczy troszkę ryzykowną pozycję przyjmuje, zobaczcie jak momentalnie te jednostki zaczynają się cofać, nie chcę dać się tutaj zakleszczyć gdzieś bez ucieczki, ale tych Marines tak naprawdę było bardzo mało, być może nie do końca widział, albo zobaczył, ale gdzie jest jeden siege tank, tam jest tendencja do tego, żeby było ich jeszcze więcej, więc tak naprawdę ta trzecia baza, no, bez większego problemu została postawiona. Zastanawiałem się, czy to jest tak naprawdę to, co Nercio chciał. On, widzimy, korzysta z tej sytuacji, ma 97 dronek. No pojechał po bandzie, powiem tylko tyle. Naprawdę pojechał po bandzie, 97 dronek. Robi się Lair, Spire jest już gotowy. Robi się 2-1, dobrze widzę, tak, 2-1, 2 do pancerza. Okupuje tutaj Nerczy Xenaga, zobaczcie, to jest ten taki build, gdzie w okolicach 14 minuty jesteśmy wymaksowani. Tu troszkę się to pozmieniało, ale dorobiliśmy się inwestorów. W dodatku już z Pathogen Glands mają energię, więc mogą tutaj puszować. No i teraz zobaczcie, że late game'owo Daybreak jest mapą, która układa się tak trochę. Mega ważna jest kontrola nad mapą i świadomość poruszania się po mapie. Zobaczcie, że to, co chciałem tutaj powiedzieć, to Polt zabudowuje sobie tutaj całkowicie to jedno miejsce, prawda? Dlaczego? Chodzi o runbaje. Runbaje, które są mega mocną bronią zerga. W każdym, na każdym etapie gry, to nie jest nic late game'owego, nic early game'owego, ale po prostu w momencie, kiedy armia Polta wyjedzie tędy na pole bitwy, no to gdzieś tutaj od góry, prawda, czasami lubi grupka zerglingów przebiec i to powoduje, że traci dużo na mobilności, musi się cofać, bronić wszystkiego, prawda? Więc zabudowanie się w ten sposób daje, no, pewne zabezpieczenie. To nie jest oczywiście niezniszczalne. Nie, w momencie, kiedy zerg postanowiłby to zniszczyć, oczywiście jest w stanie to zrobić, ale albo potrzebuje większej ilości sił, albo większej ilości czasu. A czas
to nie jest taka komfortowa sytuacja, bo mimo wszystko Daybreak nie jest dużą mapą. Jeżeli push następuje gdzieś w tą stronę, przez środek powiedzmy, gdzie może to zostać zniszczone, to może się okazać za momencik, że bardzo szybko można tutaj wrócić i odciąć te jednostki z dwóch stron. Więc sprytnie zagrane, dobrze wykorzystywane tutaj oczywiście. No i zobaczmy, Nerd się rzeczywiście podbiega tutaj do tego walla. Zafungalował sobie troszkę jednostek. Troszkę one powybuchały, porozpadały się, natomiast reszta stoi. Nerd się powolutku pod limit tam podjechał, ale przypominam, że ma 95 dronek. Robią się pierwsze koruptory, Greater Spire również się robi i zobaczcie, że teraz dopiero tak naprawdę ten Overlord do czegokolwiek się przyda. Grzeczny stał tutaj tyle gry i centralnie widzi lecący tutaj Medivac Ba. Zobaczy jeszcze drugim Overlordem to, co tutaj się dzieje. Nerd nie trzyma całej armii w jednym miejscu, mają rozproszoną po całej mapie. Zobaczcie, co się w ogóle tutaj dzieje, bo multitasking, który tutaj w pewnych momentach występuje, jest naprawdę super i warto się zastanowić, jak tutaj można samemu podziałać. Teraz znaczy się zorientował, że upy nie te do końca, co powinny być, zostały zrobione w tej grze. No nieźle. Polt, zobaczcie, co się stało. Przypuszował tutaj main, robi się dropik od tyłu. No mam nadzieję, że nic. Jak to offline? Sprawdźmy, czy padło. No dobra, to restart leci szybciutko. No dobra, jesteśmy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że działa. Dobrze, to poczekamy jeszcze moment na to, czy się dzieje ok. I będziemy lecieć dalej w takim razie. Szybki recap sytuacji w takim razie. Nie. Bardzo ładnie marzyliśmy od góry. Spokojnie, trzecia baza Polta broniona. Nie ma zagrożenia. Zostawił sobie jednego Siege'a, czterech Marines. Tutaj ten środek oczywiście. No jak najbardziej broniony. Od tej strony raczej dropów się nie ma co spodziewać. Ten kolejne miejsce, na które trzeba zwrócić uwagę, no to ten drop w środę tego stada zerglingów. One oczywiście 2-1 kontra Marines 2-2. Znowu mi się ten kocyk tutaj zrolował. Niedobrze się to wszystko dzieje. No też taki questionable, jakbym to powiedział, decyzja zdropowania tego wszystkiego. Więc spokojnie, wydaje mi się, że tu chyba jakieś kliknięcie musiało być po prostu i centralnie w te zerglingi wszystko się wyładowywuje. Nerdzie przezornie też, zobaczcie, cofa. Tutaj był jeden Fangal, zobaczył te siege tanki. Nie ma co tutaj ryzykować tej armii, szczególnie, że jesteśmy ile? 45 sekund od Greater Spire. To jest 15-16 minuta, więc taki moment właśnie, gdzie te pierwsze Broodlordy mają prawo się jak najbardziej pojawić. No i bezsprzecznie to jest jeszcze niesamowite w tej grze, że kurczę, pomimo braku jakiegokolwiek harasu ze strony Nerchia, on wypracował sobie bardzo solidną przewagę tutaj.
I to się nie wzięło znikąd. Zobaczcie, że tak naprawdę w tej 12 minucie tych dronek było naprawdę 80 parę, prawda? Więc doskonale zbalansowane zostało tutaj to, ile trzeba było wyprodukować roachy, żeby wybronić się przed tymi helionami, plus parę zerglingów, które skautowały i które się, no nie wiem, służyły tutaj jako mięso armatnie przeciwko helionom. I z drugiej strony elegancki dobór momentów, kiedy można było dronować. Naprawdę. I to tutaj naprawdę zaowocowało, bez dwóch zdań. Zobaczcie, że tu już są takie te mega late game'owe wydobycia, gdzie tylko gaz tak naprawdę jest zbierany, który jest tutaj kluczowy. I late game'owo tutaj jesteśmy gotowi tak naprawdę, bo bez dwóch zdań jest to już mega late game'owo, na to, co robi Terran, bo widzimy Siege Tanki, Kupa Marines i Medivaki, których w ogóle, co ciekawe, nie ma za dużo, bo tylko... Gdzie ich jest więcej? Bo ja tutaj nie widzę. Gdzie są jeszcze jakieś? Gdzie jest ten Mediwak? Ach, tutaj. Ciut wyżej. Tu są jeszcze dwa Mediwaki. Więc gramy teraz tylko i wyłącznie na przeczekanie, tak żeby nasza armia no, była już zupełnie gotowa do kontrowania tego, co się dzieje. Ba! To, co możemy zrobić, to o właśnie. I tak potrzebujemy miejsca na Broodlordy, prawda? Dlaczego by nie zmiażdżyć tutaj tego wszystkiego, co może tutaj próbować rzucić na nas. No zobaczcie, co tutaj się zadziało po prostu. Jakież to fungaliki tutaj poszły. Ilu tych marines zostało tutaj zjedzonych. Ach, jakże szkoda, że nie ma tutaj energii. No i co, rozbiegło się to wszystko w jedną stronę, rozbiegło się to wszystko w drugą stronę, a tu tymczasem 9 Broodlordów spokojnie się robi. No tutaj troszkę misklik, myślę, niepotrzebne do końca targetowanie orbitala. Można było jeszcze parę CV zestrzelić, ale tak czy inaczej 13 zostało zdjętych. Limit armii ciut się zmniejszył. Tutaj w tym czasie, bo mała potyczka, widzimy truchełka małych, biednych zerglingów, które zostały rozstrzelane przez siege tanki. Ta Hatchery została zniszczona. Ale ta ekspansja nie jest kluczowa, nie oszukujmy się. To nie jest ekspansja, która w tym momencie jest znaczeniowi do czegokolwiek potrzebna. Widzimy spokojnie wydobycie. Jest jak najbardziej skuteczne i wystarczające na to, co się dzieje. Gdzie są Broodlordy? One już tutaj lecą. No i kolejna baza zaatakowana. No to już o ile oddanie tej bazy jest jak najbardziej dopuszczalne według mnie, to jeżeli tylko jest cień szansy, żeby wybronić tą bazę, to lepiej według mnie zaatakować w ten punkt. Dlaczego? Ponieważ to jest róg mapy. Tutaj jest przeciwnik, jeżeli z dobrej strony podjedziemy, nie będzie miał jak się wycofać. A jeżeli wiemy, że jesteśmy w stanie wybronić tą ekspansję, to znaczy, że też jesteśmy w stanie pokonać jego armię. Więc warto obronić ten róg, ponieważ tutaj nie ma jak uciec przeciwnik. W tym punkcie jest parę dróg do tyłu prowadzących, no chociaż tutaj wiadomo, jeszcze nie odblokowane, ale jest szerokie rampy, ciężko tutaj zaflankować jakoś mega. Muszę sobie kupić chyba nowy fodor. Słuchajcie, z tym jest coś zdecydowanie nie tak. Wiem, słuchajcie, że na Cybersporcie przekierowuję na granie w LoL'a, przepraszam, na mecz w LoL'a, ale to nie ja ustawiłem. Chlip. My jesteśmy na dwójeczce, zawsze jest na dwójeczce, zawsze jest na dwójeczce StarCraft, pamiętajcie. Dobrze, więc rzeczywiście tutaj nie podejmuje się stwierdzić, czy Nersio podejmuje decyzję o wybronieniu tej haczery właśnie z tych pobudek, o których powiedziałem, ale zobaczcie właśnie, co to jest. Totalnie armia Terrana przyciśnięta tutaj, ale też z drugiej strony nie ma co ryzykować straty Broodlordów. Przezornie Nersio cofa się, bo gdyby te Broodlordy pozostały tutaj, nic nie stanęłoby na przeszkodzie, żeby zostały zestimowane tutaj jednostki i mocno przyciśnięte. Niemniej jednak zobaczcie, że limit Polta tutaj ze 20 ponad spadł, a Nersio w zasadzie potracił tylko zerglingi w tym pojedynku. Co dzieje się dalej w tym czasie? Polt dorobił się kolejnej bazy, natomiast Nersio, no cóż, widzimy już wymaksowane i takie fajne, mega late game'owe zagranie. Do pełni szczęścia tutaj tych upgrade'ów troszkę brakuje, ale składamy to na karb, nie, że była to piąta gra w mega wyczerpującego pojedynku. I teraz
zróbmy sobie jeszcze taką małą retrospekcję. Zastanówmy się, jakie decyzje late game'owe tak naprawdę stoją przed zawodnikiem. Są dwie podstawowe decyzje. Czy wymieniam armię, czy atakuję armię mojego przeciwnika, czy backdooruję jego bazy, czy atakuję jego, staram się osłabić w jakiś sposób jego ekonomię. Mogę to robić albo backdoorując, snajpując wtedy SCV, snajpując command center, albo nie pozwalając założyć mu kolejnej ekspansji. W tym momencie Nercio ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 baz kontra 4 bazy Terrana. Ta świeżo uruchomiona, no i ta to jest tak naprawdę ta słabsza baza. Chociaż kto wie, czy w Heart of the Swarm nie zobaczymy więcej takich rozgrywek, gdzie będzie tylko 6 minerałków plus 1 gaz. Troszkę brudłarowo, no jednak tutaj 3 bazy to są takie optymalne w tym momencie rozwiązanie i nie bardzo jest sens robić więcej. Zresztą właśnie dlatego widać przez długi okres czasu, że tylko gaz wydobywa zerg w tych późniejszych bazach, no bo nie ma potrzeby, żeby te minerały były wydobywane, kiedy ma wystarczającą saturację w tych wszystkich punktach. Więc zobaczymy, jakie decyzje late game'owe tutaj postanawia podjąć nam Nercio, mające na celu zapewnienie mu zwycięstwa w tym niedzielnym Go Forest 2. Podoba mi się to, że sporo koruptorów utrzymał, ale to jest też tak, to bywa zdradliwe, bo wiadomo, te koruptory mają kontrolować wikingi. To jest mega, bardzo mi się podoba, że nie dał sobie tutaj zaatakować, rzucił momentalnie zerglingi, chociaż i tak zabolało, na pewno. Ponieważ za późno troszkę ten inwestor, gdyby wcześniej te zerglingi by sobie poradziły. A z drugiej strony zobaczcie, że na drugim froncie znowu potoczyła się bitwa, przy czym tutaj nie ma na tyle wsparcia Marines, żeby Polt mógł w jakiś sposób przeszkodzić Broodlordom w zadaniu jakichkolwiek obrażeń. Prawda? To zostało po raz kolejny wybronione, Polt poniósł kolejne straty. Zobaczcie, 5000 minerałów do 1300 gazu. No i teraz tak naprawdę pierwsze wikingi zaczynają się tutaj pojawiać. Koruptory w końcu biorą się do roboty. Ustawienie nie jest może do końca idealne, żeby powalczyć, bo na dość wąskiej przestrzeni stłoczone te wszystkie jednostki Terrana, tu nie ma wsparcia inwestorów, nie, przepraszam, są inwestorzy, czyli przyfungalować tutaj można, widzę jednego fungala, drugiego w tym momencie zagranego, siege tanki nierozłożone, no i traci całą tą swoją armię przeciwlotniczą Polt, sprytnie to wszystko wyszło, mocno to wszystko poranione, ale też nie ma co kombinować, nie ma co przepuszować, nie ma co też zaryzykować zbyt dużo. Pamiętajmy, że dopóki to Terran traci armię, to Zergie stanie się remaksować szybciej, prawda? Więc takie wymiany, szczególnie przy przewadze ekonomicznej jako Manercio, są jak najbardziej na miejscu i są bardzo wyniszczające dla Terrana, który nie może się skupić w tym momencie na niczym innym. Zobaczcie, że ustały jakikolwiek runbaje tutaj backdoory w wykonaniu Terrana. Nie może sobie tak naprawdę pozwolić na jakikolwiek drop. I Nercio bardzo sprytnie tutaj przechodzi na teren Terrana, podejmując bitwę, co mnie też troszkę zastanawia, że dał tutaj na to szeroki łuk podejść i trochę go to kosztowało, tych Broodlordów, prawda? 4 tylko pozostały, ci Marines 3-3, no robią miazgę, trzeba przyznać, to jest zawsze imponujące. Wszystkie Broodlordy po prostu zmieniły i to jest chyba tak naprawdę jeden jedyny błąd, którego tutaj można się dopatrzeć w tym wszystkim, co zrobił Nercio, prawda? Czyli podjął walkę, zobaczcie, podjął walkę w miejscu, w którym Terran miał bardzo duże półkole. Zresztą no, nie trzeba mi tutaj rysować niczego, tylko po prostu pokażę wam to jeszcze chwilkę wcześniej. O! Zaraz się ta bitwa zacznie. Zobaczcie, spowolnię to, specjalnie pokażę wam na całym... A, tu nie da się, przepraszam, na tej mapie. Ale zobaczcie, co się dzieje. 1, 2, 3 kąty natarcia dla Terrana. To robi swoje. Nie da się rzucić tak dobrych fungali jak na tą mniejszą przestrzeń, prawda? Tutaj dopiero tak naprawdę nagle okazuje się, że da się więcej ich zagrać, ale jest już za późno, ponieważ Marines no, zestimowani tutaj po prostu miażdżą. Miażdżą to wszystko i stąd też problem z wygraniem tego pojedynku. Znaczy jest zmuszony do cofnięcia się, na szczęście uratował większość swoich koruptorów. To jest na pewno ok. Zobaczcie, jak fajnie, szybko, przezornie wycofane dronki zamiatały ogonkami, kiedy już ci pierwsi Marines tutaj wbiegali.
Więc bardzo dobrze to wszystko poszło. Można ich użyć gdzieś dalej. Robią się już brulordy kolejne. Mamy fajne radwyżki. I zobaczcie, co się stało. Wiem, że mój przeciwnik jest w górnej części mapy, więc jego armii tutaj nie ma. Dlaczego by nie zrobić runbaja, prawda? Dlaczego by nie zrobić runbaja? No oczywiście. Za dużo obrażeń nie zostało tutaj zadane, ale nie, ale zawsze, nie wiem, być może jest szansa, że gdzieś tam zawahał się Polt, że chwilę przytrzymał, no nie mógł sobie pozwolić tutaj, bo na mega jakąś agresję, no momentalnie zostało to wykorzystane. Jeszcze jedna rzecz jest też ciekawa, że zobaczcie, że okazuje się, że Daybreak jest taką mapą, która jest skonstruowana w ten sposób, że nie, te late game'owe decyzje co do tego, gdzie atakować, robią się, nie są łatwe. Bo jeżeli pójdziemy w tą stronę, to nagle okazuje się, że mamy bardzo wrażliwe punkty T2, prawda? Jeżeli zdecydujemy się pójść tutaj na dół, to tym bardziej te punkty stają się wrażliwe, bo jesteśmy naprawdę maksymalnie daleko od tej ekspansji, jak się tylko da. Więc o ile w early game, kiedy jesteśmy na dwóch bazach, każda droga jest dobra, prawda? Bo obrona nasza zaczyna się tutaj. To late game'owo, kiedy na trzech bazach się znajdujemy, tak naprawdę to, co zrobił Paul, było bardzo sprytne. To znaczy zniszczył tą bazę i cofnął się. Dzięki temu ma pod kontrolą Tommy swoje wydobycie, z nim się nic w tym momencie nie dzieje, zabezpiecza sobie tutaj tyły, czyli tą drogę prowadzącą do jego bazy, tak Selnaga jest dla niego w tym momencie kluczowa. I tak naprawdę może teraz wypuścić atak tędy, przez środek według mnie najlepiej. Tu ma ten sensor tower, który mu powie, jeżeli coś z drugiej strony będzie chciał dojść i on może to domknąć w tym momencie i dopiero potem iść dalej. Pchanie się tu, a potem tą szeroką rampą w tą stronę. Zobaczcie, jak duży obszar tu trzeba przejść, zanim można dojść do czegokolwiek sensownego, bo można albo zaatakować tu w górę, w dół, przepraszam, na środek, albo iść w górę do naturala. Tak naprawdę to jest tylko do wykonania w tym momencie, więc Polt cofa się, zostały zadane obrażenia, no widzieliśmy, że już tutaj czaił się, żeby założyć bazę, ale jest tu sprytnie ustawiony overload. To są takie drobiażdżki, prawda, drobiażdżki late game'owe, ale overload rozruszający creep to jest 40 sekund późniejsza baza. Jakoś tak to jest mniej więcej wyliczone, niż normalnie byłaby założona. Zerknę, co tam na czacie się dzieje. No, widzę, że tutaj przepraszam, Żalibulix pyta się, kiedy stawiać kolejne command centry jako orbitale, a kiedy jako planetary fortress? Na przykładzie Daybreaka wystarczy spojrzeć Orbital, Planetary Fortress. Dlaczego? Doskonale ufortyfikowana pozycja, narażona pozycja na atak ze strony przeciwnika momentalnie, prawda? Więc tu Planetary Fortress, tutaj są ustawione rally pointy, tutaj też cofa się cała armia, a to oznacza, że dobrze mieć tutaj wsparcie w postaci właśnie takiego budynku jak Planetary Fortress. Zobaczcie, że to tak naprawdę daje taki moment wytchnienia, w razie gdyby tutaj się coś działo. Można się cofnąć tu, można się cofnąć tu i ta planetarka momentalnie włącza się do bitwy i nagle 25 killsów ma, prawda? Oczywiście te killsy tutaj pochodzą głównie z Broodlingów, no ale tak z grubsza można to wytłumaczyć. Co dalej się dzieje? Dobra, lecimy dalej. No, kolejna baza, tu już widzimy przez Nercia stawiana, można powiedzieć, już wręcz w części bazy terrańskiej, w części mapy terrańskiej. A ci Marines 3-3 tutaj bardzo by chcieli już przymiażdżyć, ale nie będzie im dane. Są Broodlordy, są Zerglingi, jest kilka, czy jeden, cztery Infestory, jeszcze więcej Broodlordów. No i proszę bardzo, Nercia, kolejne dwie bazy, mówię o tej na górze i na dole. Zobaczcie, jak dużo, jak późno tutaj dopiero będzie mógł stawiać bazę Polt. Command Center jest zbudowany, zanim przeleci. Tutaj dopiero teraz jeszcze są tutaj zakopane zerglingi, tak żeby nie dało się wylądować. W końcu otwarte zostało to przejście pomiędzy jedną a drugą bazą. Coż tutaj się zadziało? Ach, to były Broodlingi. Broodlingi, które poginęły. Haczerki kończą się budować.
No, zostało to rozjechane. Teraz już upgrade'y 3-3 są. Eskadra Broodlordów tutaj zmierza. Cóż to, 8. 8 wikingów. Bardzo ładnie zjedzony Fangalem. Sporo Marines tutaj atakuje. Nie ma takiego dobrego punktu natarcia, bo tu jest takie wąsko. Nie, niż tu na przykład, bo było tu o wiele szerzej, można było zaatakować, więc dobre miejsce dla Nercia, no i widać to od razu, że wynik tej bitwy zupełnie inaczej przebiega. Są wyciągane jednostki, jedna po drugiej. Wikingi jeszcze troszkę tutaj robią problemów, ale to wszystko. W tym czasie mamy pierwszego dropa tak naprawdę ze strony Polta, którym próbuje tutaj cokolwiek namieszać, no ale nie na wiele się to zdaje, jak widzimy. Ta baza jeszcze nie wie, że nie może tutaj wylądować. Znaczy się znowu wymienił armię, cofnął się. Kolejna zaraz ta haczerka u góry atakowana, ale zerglingi są, broodlordy. Zobaczcie, że nie lecą tak na ślepo na skos, tylko lecą tędy, odcinając ewentualną drogę ucieczki, prawda? Nie pozwalając tutaj przejść w dobry sposób. O, właśnie o tym mówię. Bach, bach, bach. I te jednostki nagle są niszczone. Dużo fungali, masowo produkowane wikingi, też o tym trzeba powiedzieć, że naprawdę dużo ich tutaj naprodukowało Polt. Zresztą tych starportów jest 3 plus 2, tak naprawdę 5 wikingów naraz może być produkowanych. No i teraz, no cóż, Marines zostali zjedzeni przez Broodlingi. Koruptory jeszcze tutaj walczą. Znaczy pierwszy raz bez nadwyżek od dłuższego czasu, ale Polt mega, mega straty i zobaczcie, że to jest też taki trochę problem, że Nercia może w tym momencie maksować się w jednostki naziemne, powodując, że część armii Terrana staje się bezużyteczna, bo wikingi jednak na ziemi no nie sprawdzają się za dobrze. Proszę bardzo, jeszcze tutaj znalazł moment, żeby przycisnąć i zaatakować. To jest CV-ki, które tutaj podatują i bardzo późno, zobaczcie, dopiero 28 minut, kiedy Polt jest w stanie postawić czwartą bazę. Proszę, kolejny run-by, gdzieś tutaj przebiegło stado zerglingów i atakuje SCV. Wydobycie Polta, no 1600, rozumiem, że tu przymułował ostro, oczywiście, że tak. No i teraz to jest jeszcze jedna ważna rzecz, z której nie, może nie do końca zdajemy sobie sprawę tak na pierwszy rzut oka, ale w momencie, kiedy robimy takie backdory i powodujemy, że armia się cofa, mówię oczywiście o armii naszego przeciwnika, my sami możemy pchać do przodu, my sami możemy tutaj próbować zadać obrażenia, zająć jakąś lepszą pozycję, żeby potem złapać go w punkcie, w którym no będzie mu tutaj nie za łatwo atakować. O. No widzisz, ogarnij, pisze mi na czy. Ja tam przy tych runbackach zakupowałem parę jednostek, żeby je wykopywać jakiś czas. Tak, zgadza się, widziałem Nercio, nie powiedziałem o tym, moja wina. Fajnie to było grane. Pamiętacie, przy tym pierwszym runbacku tutaj było kilka Roachy i Zerglingi, więc to było mega upierdliwe dla Polta, który no bardzo długo nie mógł sobie, jak widać, pozwolić przez to na dalsze wyjście z bazy, więc tutaj tak zwracam na to uwagę. Nerczym, mam nadzieję, że wystarczająco wyjaśniłem rolę tych runbajów, które tutaj stosowałeś, z powodzeniem. Kolejna bitwa, ale tu już widać, no przewaga Nerczym 200 do 140 limitu. Marines próbują zrobić jeszcze co się da, ale to tak naprawdę nie na wiele się zdaje. Nawet wikingów już w tym momencie nie ma na tyle, żeby przeszkodzić koruptorom. I zmierzamy w stronę GG. Tak naprawdę bardzo dobra gra. Można się zastanawiać, czy na tak małej mapie jak Daybreak da się zagrać taką długą makrą grę. No, odpowiedź jest prosta, jak najbardziej się da. 104 kilo na tym planetarce, uczcimy ją chwilą. Jeszcze tutaj pościągane kolejne jednostki, jeszcze Viking pada. No już taka ostatnie miazgi tak naprawdę padają. Więc mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę fajną gierkę. Gierkę, która potrwała 33 minuty, w której działo się bardzo dużo i bardzo fajnie, bardzo fajne late game'owe decyzje z obydwu stron. Oddaję tutaj też jak najbardziej Poltowi. Oddaję tutaj też jak najbardziej Poltowi słuszność, bo i respekta przede wszystkim, bo zagrał naprawdę fajnie.
Biorąc pod uwagę, że był Terranem na trzech bazach, to nie wiem, pewnie zaraz znacznie mi pojedzie, że Terran imba i łatwo mu jest, ale bronił się bardzo długo i dość skutecznie próbował kontrować. No mówię próbował, bo te nie wszystkie kontry wychodziły, ale było nieźle i naprawdę 30 praktycznie minut na trzech bazach utrzymać się przeciwko takiemu zergowi, propsy. Niemniej jednak graty idą do Nersia, który, tak jak już powiedziałem, wygrał 3-2. Zerknę w takim razie jeszcze na pytania i będziemy powolutku się... Będziemy powolutku kończyć w takim razie. No nie wiem, co dzisiaj z tym lagiem. U mnie, no nie wiem, pierwszy raz od dłuższego czasu cokolwiek takiego się dzieje. Może dzisiaj Twitch coś nie tak zadziałał. Zobaczymy. Ja w każdym razie przypominam, że jutro będzie GoPL Forestsetu, gdzie będę z Zedem komentował. No a w czwartek EAS. Widzę, że pytań bardzo nie ma, były tylko narzekania na lagi. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Ten odcinek ląduje na YouTubie lada momencik, więc będzie ok. Nie zmieniałem łącza. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie powolutku. Myślę, że parę fajnych rzeczy na pewno udało nam się tutaj wynieść z tego odcinka. Oby tak dalej. Te poniedziałkowe igrania są właśnie takie. Takie. Troszkę na roztrenowanie się z tych relacji, które mamy praktycznie cały czas. No nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z tymi lagami, ale. Przepraszam najmocniej. Będzie można obejrzeć ten odcinek jeszcze raz na spokojnie na YouTubie. Ja w takim razie powolutku kończę. No i cóż, dzięki wszystkim. Jeszcze raz przypominam, jutro o 10. Tfu, jutro o 20:30 mniej więcej pojawiam się, dołączam do Zeda w GoPL Forestsetu w czwartek AS, trzecia tura. Jestem Marcin Smorgum Lelątko i wielkie dzięki za wsparcie i oglądanie w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hejka!